Witajcie kochani, jestem przekonany, że dzisiaj Pan Bóg chce powiedzieć do nas coś ważnego i nie dlatego, że, że to ja przygotowałem, ale wiecie, dlatego, że w psalmie pojawiła się rzecz, o której chciałbym dzisiaj mówić, następnie wyszedł tutaj Wojtek i mówił, wręcz cytował mniej więcej te same fragmenty, o których też dzisiaj będę mówił, dlatego... Stojąc w ławce, tak sobie pomyślałem, Panie Boże, żebym tylko dzisiaj mógł przekazać to, co Ty chcesz przekazać, żeby z moich ust trafiło do braci i sióstr to, co ty chcesz im przekazać. Tym, czym chcę się dzisiaj z Wami podzielić jest tematyka związana z takimi dwoma pojęciami, z dwoma zagadnieniami, którymi są już tutaj wymieniana światłość i sól. Uważam, że pragnieniem każdego chrześcijanina, każdego człowieka odrodzonego. Każdego, kto mieni się uczniem pana Jezusa, jest to, żeby wypełniać w swoim życiu rolę, jaką w dziejach ludzkości nadał nam Tobie i mnie, uczniowi pana Jezusa Chrystusa, uczniom pana Jezusa właśnie pan Jezus. A on mówił o soli i o świetle. Słowa z Ewangelii Mateusza, które dzisiaj będę czytał i które są podstawą dzisiejszego rozważania, definiują tak naprawdę charakter. I naturę ucznia Pana Jezusa. Te słowa, o których będę za chwilę czytał, wskazują na to, czym powinno charakteryzować się życie chrześcijanina i jaką funkcję chrześcijanin powinien spełniać w społeczeństwie, w otaczającym go świecie, w otaczającej go rzeczywistości, w tej codzienności, w której każdy z nas jest umiejscowiony. Pozwólcie, że przeczytam Boże słowo z Ewangelii Mateusza, piąty rozdział. Od 13 do 16 wersetu: Mówi Pan Jezus: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją na solą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Pierwsze pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć, to jest takie: do kogo Pan Jezus mówi? Do kogo on się zwraca? I tutaj długo nie musimy szukać, długo się nie musimy zastanawiać, o tym też już wspomniałem przed chwileczką. Odpowiedzią są dwa pierwsze wersety tego piątego rozdziału, bo wynika z nich wprost, że Pan Jezus kieruje to, te słowa do swoich uczniów. Czytamy od pierwszego do drugiego wersetu, piątego rozdziału takie słowa. Tedy Jezus widząc tłumy wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy, i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. I potem rozpoczyna się to Wielkie kazanie, wielka przemowa, która jest też nazwana w, przez, przez biblistów, przez chrześcijan, kazaniem na górze. Pan Jezus nie kieruje swoich słów do wszystkich ludzi. Kazanie na górze jest generalnie skierowane wyłącznie do tych, którzy nazwani zostali uczniami Pana Jezusa. Dobrze wiemy, kim byli wcześniej uczniowie pana Jezusa, dobrze wiemy, kim było tych dwunastu. Myślę, że za panem Jezusem, o czym też mówi Biblia, szła cała masa, całe grono innych wyznawców, jego innych uczniów. Uczniowie to byli ludzie zwykli, ludzie często tacy no, nie wyróżniający się niczym ze społeczeństwa, ani nie powiemy, że byli jakoś wielce wykształceni. Ani zamożni. Wiemy o tym z Biblii, że część z nich była rybakami. Z tego, co sobie przypominam, to chyba o pięcioro z uczniów pana Jezusa było powiedziane, że, że byli rybakami. Był jeden poborca podatkowy, zwykli ludzie, którzy w pewnym momencie swojego życia spotkali na swojej drodze pana Jezusa. Zatrzymali się przy nim, słyszeli jego słowa i zdecydowali się na jego wezwanie pójść za nim i naśladować go. Słowo uczeń oznacza naśladującego, uczącego się. I takimi byli uczniowie pana Jezusa. Różnie im to wychodziło, ten proces nauki, różne mieli perypetie. Nie wszyscy dotrwali, nie wszyscy stosowali się do tego, co pan Jezus mówił, czego uczył. Natomiast pewne jest to, że przebywanie w towarzystwie pana Jezusa. Zmieniło życie tych, który, którzy dali działać Słowu Bożemu w swoich sercach i w swoim życiu. Którzy to słowo traktowali szczerze i to słowo stosowali w swoim życiu. Stosowali się do tego, o czego mówił Pan Jezus. I ci uczniowie, między innymi tych dwunastu i również w spora rzesza innych ludzi, była również z Panem Jezusem, kiedy wstąpił na górę i kiedy. Otworzył swoje mus, usta, aby zwiastować to tak zwane wielkie kazanie na górze. Bycie z Jezusem stało się znakiem rozpoznawczym uczniów. I to nie tylko tak, że kiedy Pan Jezus był na ziemi, kiedy przebywał wśród uczniów, to, że tak powiem, no, było widać, że są jego naśladowcami, są jego są jego uczniami. W dziejach apostolskim w czwartym rozdziale, w 13 wersecie czytamy takie słowa w kontekście historii, kiedy Piotr i Jan udają się do świątyni już po tym, jak Pan Jezus został zabrany z martwych, powstał z martwych, został zabrany do nieba. Kiedy Piotr i Jan idą do świątyni i spotykają na swojej drodze sparaliżowanego, który oczekuje od nich jakiejś pieniędzy, jakiegoś datku, oni go uzdrawiają i po, po tych wydarzeniach są zatrzymani przez faryzeuszy, przez, uczeni, przez uczonych w piśmie i muszą się tłumaczyć z tego, co zrobili, muszą się tłumaczyć z tego, w czym imieniu to uczynili. Czytamy takie słowa. Kiedy już wyjaśnili, kiedy już zeznali, złożyli swoje zeznania, wyjaśnienia przed faryzeuszami, przed nauczycielami, przywódcami religijnymi Żydów, czytamy takie słowa. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. A więc znak rozpoznawczy uczniów to to, że byli z Jezusem i to było do poznania. Nawet podczas gdy Jezusa już nie było, ludzie mogli sobie przypomnieć tak, już sobie przypominam to są ci, którzy byli z Jezusem. Wracając do Ewangelii Mateusza, do 5 rozdziału do tego obrazu no właśnie jakiego obrazu używa Pan Jezus? W tym fragmencie Bożego Słowa, które przeczytałem, Pan Jezus wzywa swoich uczniów, wzywa swoich naśladowców, aby byli jak sól i jak światłość. Mowa jest również o mieście położonym na górze i o świecy na świeczniku. Wiecie, charakter porównania, który zastosował Pan Jezus, sprawia, że to jego wezwanie jest ponadczasowe i będzie zawsze trwało, bo czy możemy sobie dzisiaj wyobrazić życie bez soli? No może ktoś powie, dobra, Tymek, ja nie solę, bo mam nadciśnienie, albo nie chcę mieć nadciśnienia. Ale z tego, co wiem, z tego, co wyczytałem, to sól stosowana jest, czy zastosowanie soli, czy sól znajduje zastosowanie w około 1500 no, różnych sprawach życia codziennego, życia technicznego, różne zastosowanie, nawet w przemyśle, w technice, nie mówiąc tutaj o przemyśle spożywczym. Także no, kto z nas wyobraża sobie życie bez soli? Kto z nas wyobraża sobie, jeśli już powiecie, że ta sól, no dobra, nie jest tak potrzebna, chociaż jest potrzebna, kto z nas wyobraża sobie życie bez światła? I, dla, i można, tak sobie pomyślałem, można powiedzieć, można pokusić się o takie stwierdzenie, że dopóki sól i światło będą potrzebne ludziom do życia, dopóty słowa pana Jezusa będą ważne, istotne i będą trwałe. Oczywiście to jest. E... To jest półprawdy, bo Boże Słowo nam mówi, że Boże Słowo będzie aktualne na zawsze. Słowa Pana Jezusa nigdy nie stracą sensu i swojego znaczenia i aktualności trwają wiecznie. O tym wprost mówi nam Boże Słowo. Czytamy o tym m.in. w księdze Izajasza w 40 rozdziale od 6 do 8, i to samo też powtarza Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale od 24 do 25. Wersetu. Co mówią ci y, ludzie? Izajasz i Piotr. Będę, zacytuję tylko fragment z Izajasza. Głos mówi: Zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Także Boże Słowo, bez względu na to, czy sól będzie miała dalej zastosowanie, czy światło będzie nam potrzebne, Boże Słowo będzie trwało. Kochani, przechodząc już do, do tego jednego zagadnienia, do tego jednego obrazu, którego użył Pan Jezus do soli. Sól, jak to ktoś powiedział i określił ją jako niezbędną do życia i przetrwania. Sól stosowano już od czasów starożytnych. Sól w wielu kulturach, w dawnym świecie starożytnym, całe osady, całe skupiska miast, skupiska ludzi organizowały się wokół miejsc, w których można było pozyskać sól. Pamiętajmy, że wtedy jeszcze nie było lodówek, nie można było tak wyprodukować lodu, żeby zachować potrawy, żeby dłużej je przechowywać. Dlatego sól miała ogromne znaczenie. Po pierwsze, jako przyprawa, jako środek, który daje dobry, dobry smak, zapewnia dobry smak. Jako środek konserwujący, właśnie, służyła do konserwowania pokarmów, również była używana przy garbowaniu skór. Służyła jako środek dezynfekujący, stosowano ją na rany. Tak doczytałem się, nie wiem, no, i też, też kręciłem głową, ale takie są relacje historyczne, że sól stosowano jako środek odkażający. Wiemy, co dzisiaj powoduje sól, jak się troszkę do rany dostaje. W każdym razie sól ma też właściwości lecznicze, o czym dobrze wiemy. Przechodząc nieraz wokół tężni, korzystając z solanek, jeżdżąc na baseny solankowe. Czyli ma dobry wpływ na życie. Sól była również jednostką wymiany, ale myślę, że, że to jest najmniej istotne w kontekście wypowiedzi Pana Jezusa. Po prostu solą płacono. Sól była nazywana też białym złotem. Jeśli chodzi o historię Polski, no to przecież na historii uczymy się, uczyliśmy się wszyscy, uczą się i będą się uczyć nasze dzieci, że sól była bardzo istotnym elementem dochodu królewskiego na tych, którzy mieli w swoje kopalnie soli nakładano podatki. Z tego, co wyczytałem, to 30% wartości dochodów Skarbu Państwa w XIV wieku dochodu królewskiego to była właśnie sól, to były dochody ze sprzedaży soli. My dzisiaj tak sól traktujemy, no nikt nie, nie, nie wchodzi… Z torebką kilową soli nie traktuje tego jako torebki złota. To jest dla nas takie powszechne, ale sól jest, jest i była i jest niezbędna. Pan Jezus porównuje swoich naśladowców do soli. I myślę, że porównując swoich wyznawców do soli, miał na myśli i miał na uwadze walory smakowe, lecznicze, dezynfekujące, ale też i konserwujące. Naśladowca Chrystusa według słów Pana Jezusa, który wzywa nas do tego, żebyśmy byli jak, jak sól, wprowadza i utrzymuje, utrzymuje wokół siebie dobry smak. Wszędzie tam, gdzie się pojawia Jego postawa, Jego myśli, Jego serce, przeciwstawiają się wszystkiemu, co złe, co zepsute, co znieprawowane. Chrześcijanin, naśladowca Chrystusa, uczeń Jego, jest tym, który jest gotowy, jest zdecydowany przeciwstawić się złu, nawet jeżeli jest w tym osamotniony. Dobry smak chrześcijanina, dobry smak ucznia pana Jezusa powoduje, że nie czuje się dobrze w miejscach, gdzie imię pana Jezusa jest obrażane, gdzie urągane jest i urąga się zasadą, które pan Jezus głosił. Nie jest mu obojętny los człowieka zgubionego. To jest ten walor leczniczy. Kiedy widzi problem, kiedy widzi człowieka, który potrzebuje pomocy, nie ucieka od tego człowieka, ale otacza go pomocą, otacza go swoją opieką, szczególnie ludzi, w których grzech zbiera swoje żniwo. Chrześcijanin, ta sól jest gotowy, żeby zadziałać, żeby wskazać na lekarstwo, na, na środek dezynfekujący, jakim jest. Święta krew pana Jezusa, która ma moc oczyszczającą z grzechów. Chrześcijanin wskazuje na Chrystusa i przekazuje najlepszy środek na trapiący człowieka grzech. Chrześcijanin nie separuje się od innych ludzi, nie ucieka od nich. Chrześcijanin szuka okazji, żeby móc podzielić się dobrą nowiną, której sam doświadczył. Otoczenie także zdaje sobie sprawę z tego, że uczeń Pana Jezusa nie jest podatny na to, co w oczach Pana Boga jest niewłaściwe. I wiecie, są trzy scenariusze, kiedy otoczenie zdaje sobie sprawę, że, że człowiek, że, że chrześcijanin, który przychodzi do danego towarzystwa, zdaje sobie sprawę z tego, że oto pojawił się ktoś inny, pojawił się ktoś, kto ma inny smak, który charakteryzuje się czymś innym. Są trzy scenariusze. Najpierw myślałem, że są dwa, ale myślę, że są trzy. Pierwszy to jest taki, że. Towarzystwo rzeczywiście zmienia się i dostosowuje się. O, teraz nie możemy mówić o tym, nie możemy żartować o tym w ten sposób. Nie możemy mówić, wyrażać się w sposób, nie wiem, ur urągający Panu Bogu. I to jest ten smak konserwujący człowiek chrześcijanin, naśladowca Chrystusa, wywołuje taki wpływ. Dwa inne scenariusze to takie, że otoczenie, towarzystwo szybko oddziela się od tego człowieka, marginalizuje chrześcijanina, wyrzuca go poza nawias towarzystwa. A trzecie rozwiązanie, o którym też już dzisiaj było wspominane, to między innymi w modlitwach o prześladowanych chrześcijan, to towarzystwo takie kieruje zajadłe ataki przeciwko temu, kto ma ten dobry smak i który spełnia tą rolę konserwującą. Uczeń Chrystusa jest tym. Który zatrzymuje postęp zła? W jaki sposób chrześcijanin ma moc zatrzymać postęp zła w tym świecie? Mianowicie poprzez to, że chrześcijanin w swoim życiu dba o wysoki poziom moralności, o stosowanie tych zasad, tych standardów moralnych, o których mówił Pan Jezus. Właśnie dlatego, że Jego nauczyciel, Jego Pan Jezus Chrystus. Dawał taki standard. On ze wszelkich sił stara się żyć tak, jak Chrystus nakazał. Konserwuje, utrzymuje dobry smak i sprawia, że całkowita deprawacja jest opóźniona. Zadaniem szatana jest to, żeby jak najbardziej zniszczyć, upodlić rodzaj ludzki. Dzieje się to wszystko przez grzech. Szatan. Chce zniszczyć wszystkie standardy, zachwiać wszystkimi autorytetami, wprowadzić totalną względność, która polega na tym, że każdy człowiek jest swoim Bogiem, robi to, co chce, to, co mu się podoba. I na to właśnie wskazuje Pan Jezus w tym porównaniu, w tym zdaniu: bądźcie solą tej ziemi. Z tego jednego zdania może nie wynika wprost, ale wynika to, że świat jest zepsuty. Można wprost stwierdzić, że świat jest Zarażony zgnilizną, i ta zgnilizna postępuje. Natomiast Pan Jezus mówi do każdego swojego ucznia: Ty jesteś solą ziemi. Ty, w miejscu, w którym postępuje nieprawość, w której postępuje grzech, jesteś solą ziemi, a sól ma zatrzymywać to zepsucie. Sól ma konserwować to, co jest dobrego. Ma zachować od tej zgnilizny. Ziemia ma ciągłą skłonność do skażenia. Natura człowieka jest. Jest skażona nieustannym dążeniem do, do nieprawości człowiek wiecznie pożąda, szuka rozrywki, szuka wszystkiego innego, tylko nie Boga. Ktoś przyrównał świat właśnie do mięsa i myślę, że. Mm, Porównanie jest adekwatne do tego fragmentu, o którym mówi Boże Słowo, i do tego słowa, do tego zdania, o którym powiedział Pan Jezus, bądźcie jak sól. Świat to takie mięso. Spróbujcie zostawić mięso na jeden dzień w niechłodzonym miejscu, niezaprawione. Nie Efekt będzie no, okropny dla, naszych, dla naszego nosa. Takie coś nie nadaje się już do spożycia. Sól konserwuje, sól ma konserwować, sól ma zabezpieczać przed. Przed, przed zgniciem. Co można powiedzieć o świetle? Wiecie, tak jak pomyślałem sobie o tydzień temu o tym, że chciałbym ten fra o tym fragmencie dzisiaj mówić i tym fragmentem się z Wami podzielić, pomyślałem sobie, co można powiedzieć o świetle. No, jakie światło jest, każdy, każdy widzi, parafrazując stare powiedzenie. Ale. Podkreślimy, może, te, te prawdy, te, mm, te rzeczy, które mówią o świetle. Światło jest kluczowe dla życia ludzi i roślin na Ziemi. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Światło jest czymś, co pozwala człowiekowi odróżniać barwy, odróżniać kształty. Jeżeli wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, w którym jest złe światło, niewystarczające, to, to często mrużymy oczy, bo nie możemy dostrzec szczegółów, nie możemy wyłowić pewnych fragmentów otaczającej nas rzeczywistości. A wyobraźmy sobie ruch drogowy w nocy bez świateł. Czy bylibyśmy w stanie poruszać się na drodze bez światła? A kiedy jeszcze nie było tych wszystkich urządzeń nawigacyjnych, to czy można było bezpiecznie dryfować, pływać po morzu, czy można było bezpiecznie wchodzić do portu bez, bez światła, która, które dawała latarnia morska i które wskazywała kierunek? Światło jest istotne dla ludzkiej psychiki. I kiedy o tym myślę, kiedy czytam takie stwierdzenie, to przypominam sobie historię ludzi, którzy zostali uwięzieni gdzieś głęboko pod ziemią, tysiąc metrów pod ziemią tak jak ci górnicy w Chile, którzy wiele, wiele dni przebywali pod ziemią z dala od światła tego słonecznego. I wiem i czytałem o tym, że wielu z nich później cierpiało na depresję z tego powodu. Z brakiem światła z przeżyte, związane są traumatyczne przeżycia, które właśnie mogą powodować de, depresję. Z tego, co wyczytałem, nie jestem żadnym doktorem, naukowcem, ale z tego, co wyczytałem z wiarygodnych źródeł, światło zapewnia człowiekowi prawidłowy metabolizm, krążenie krwi oraz gospodarkę hormonalną. Światło też sprawia, że, w odpowiednim, że, że człowiek funkcjonuje w odpowiedni sposób. Jest Dzień, zaczyna się dzień, pojawia się słońce, nasz organizm naturalnie reaguje, że oto jest czas działania. Kiedy znowu zachodzi słońce, kiedy e, przychodzi noc, człowiek kładzie się na odpoczynek. Nie mówię tutaj o tych, którzy pracują na różne zmiany, ale wiemy też, jak funkcjonuje człowiek pracujący na te zmiany nocne. Jak musi się najpierw przyzwyczaić, przestawić na ten rytm nocny, a później wrócić do tego prawidłowego rytmu. Wyczytałem, że naukowcy zaobserwowali bardzo pozytywny wpływ światła na osoby, na leczenie osób, które przebywały na oddziałach intensywnej terapii. Takie osoby trafiały na oddział szpitalny w bardzo ciężkim stanie, często nie orientując się, nie wiedząc, jaka jest pora dnia. I te osoby poddawano takiemu doświadczeniu, mianowicie zapewniano pewnej grupie osób światło o takim natężeniu, o takiej barwie jak światło naturalne. I to światło, i to natężenie, ta barwa była różna. Zarówno rano odpowiadała temu światłu, które towarzyszy człowiekowi, jak słońce wstaje, i tej barwie, tak samo po południu, i tak samo wieczorem. I pozwólcie, że przeczytam, zacytuję tutaj informacje z tych badań. Ranek rozpoczynał się od słabej czerwonawej poświaty, aby około godziny ósmej zmienić się w silne światło podobne do dziennego. Po kolejnych przemianach po południu stawało się ono coraz cieplejsze i słabsze. Jak donoszą naukowcy, pacjenci byli bardzo zadowoleni z takiego systemu. Wywierał on uspokajający wpływ na chorych i wspierał ich zegar biologiczny. Co ciekawe, korzystne efekty utrzymywały się długo. Kiedy po roku od wypisania z kliniki badacze zapytali pacjentów o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz apetyt i sen, nawet wtedy ujawniło się wyraźne działanie oświetlenia. Pacjenci leczeni w naszym eksperymentalnym pokoju, jak mówi naukowiec, byli według własnej oceny w dużo lepszym stanie w porównaniu do pacjentów z grupy kontrolnej. Również taki przykład yy, bliski mojej sytuacji, mojej żony. Światło również działa pozytywnie na rozwój wzroku płodu. I te fotony, które przenikają przez brzuch matki do wnętrza, pobudzają układ krwionośny w gałce ocznej dziecka i powodują, że ten wzrok się w sposób prawidłowy rozwija. Naukowcy alarmują również, że jeżeli trend wśród młodych ludzi spędzania czasu przy komputerze się utrzyma, to do 2050 roku połowa populacji świata będzie krótkowidzami, i wielu osobom ma z tego powodu grozić ślepota. Tylko i wyłącznie dlatego, że spędzają wiele, wiele godzin przed komputerem i nie wystawiają swojego wzroku na światło słoneczne, nie korzystają z tego światła słonecznego. Wiemy dokładnie, jakie problemy mają dzisiejsi, dzisiejsi młodzi ludzie i starsi też, bo to jest też, myślę, problem starszych ludzi, którzy. Przez wiele, wiele dni potrafią być zamknięci w jednym pomieszczeniu i skupiać się tylko i wyłącznie na nagraniu. Zmiany długości dnia i nocy oraz intensywności światła słonecznego mogą powodować melancholie, utratę sił witalnych, utratę zainteresowań, ograniczenie, wycofanie się z kontaktów społecznych, zaburzenie rytmów dobowych, zmiany sposobu odżywiania się czy przyrost masy ciała. A to już są objawy bardzo poważnej choroby, jaką jest depresja. A więc światło jest niezbędne do tego, żeby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować. Nie mówię już o roślinach, które potrzebują tego w swoich procesach wzrostowych. Kochani, przechodząc na grunt Bożego słowa, grzech spowodował, że człowieka i ludzkość spowiła ogromna ciemność. Jest to ciemność nieprzenikniona, ciemność, która Coraz bardziej pochłania człowieka, która niszczy wszelką nadzieję i niszczy wszystko do cna. Ciemność, która robi to wytrwale i systematycznie. Aż do momentu, kiedy, osiąga, kiedy człowiek w tej ciemności osiąga poziom samego piekła, jest zdolny do rzeczy, które, o których mówimy, w cudzysłowie, że są rodem z piekła. A to wszystko spowodowało oddzielenie od Pana Boga. Jak napisał jeden biblista, zło znajduje się w stanie ciągłego, w stanie zaawansowego rozwoju. Posłuchajcie, co Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza o Panu Jezusie w tym kontekście. Izajasza, 42 rozdział, pierwszy werset, następnie szósty i siódmy. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Ja Pan powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ewangelia Mateusza w czwartym rozdziale zawiera takie słowa. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło pismo, aby się wypełniło co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: "Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką". I tym, którzy siedzieli w krajnie i cieniu śmierci rozbłysła jasność. W ewangelii Jana zapisane są w pierwszym rozdziale takie słowa, które już częściowo były dzisiaj cytowane. Będę czytał od 5 od do 9 wersetu. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I w Ewangelii jeszcze Jana, w ósmym rozdziale, pan Jezus o sobie mówi w ten sposób, dwunasty werset. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, Mówił do faryzeuszy: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Słuchajcie, kochani, i oto ten, który w tak wspaniały sposób jest nazwany przez samego Boga. O czym czytaliśmy w Księdze Izajasza, oto ten, który chodząc po ziemi sam o sobie powiedział, że jest światłością świata. Mówi do swoich uczniów: mówi do Ciebie i do mnie, jeżeli jesteś Jego uczniem, Wy jesteście światłością świata. Wy jesteście światłością świata. Jakże wielka odpowiedzialność, jak, jakże wielka nobilitacja, o której już powiedział brat Wojciech. Ogromny zaszczyt nas spotkał. Pan Jezus mówi i wzywa nas, niech Wasza światłość, której źródłem jestem ja, którą przejęliście ode mnie, tylko i wyłącznie przez to, że staliście się moimi uczniami, przez to, że ja was wykupiłem, że uwierzyliście we mnie, niech ta światłość świeci wszystkim ludziom i niech kieruje ich do mnie. Niech kieruje ich wzrok na mnie. Pan Jezus zwraca uwagę, wręcz wzywa i nakazuje wszystkim swoim uczniom, aby świecili. Do czego stworzona jest świeca? Czy świeca jest stworzona. No, teraz może i mamy różne świece ozdobne, świece zapachowe, ale świece wydzielają ten zapach, jeżeli są zapalone. Świeca ma sens wtedy, kiedy świeci. I stąd to porównanie. Ona ma określoną funkcję ma dawać światło. Cudowne jest to, że. Po tych wszystkich filozofach starożytne, starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, którzy, wiecie, różne rozprawy czynili na temat życia, na temat tego, co jest po śmierci, na temat sensu życia, Pan Jezus mówi, przychodzi i zwiastuje proste słowa. Mówi o zbawieniu, które jest w nim, mówi o świetle, które on przyniósł i które przynosi na świat, i mówi, nie do Platona, nie do Sokratesa, nie do Arystotelesa, ale mówi do Ciebie i do mnie. Ty jesteś światłem i nie ma innej drogi, jak tylko to, żebyś Ty świecił w tym świecie. Nic innego nie jest w stanie oświecić świata, jak tylko to światło, które Ty dostałeś ode mnie i którym masz świecić wszystkim innym ludziom. Nic innego nie wyprowadzi ludzi z ciemności, tylko światło, które ja umieściłem w Tobie. Naprawdę musimy sobie zdać sprawę z tego, że spotkał nas ogromny zaszczyt, Ogromna duma i może być to ogromną dumą chrześcijan, ale też i odpowiedzialność, żeby to światło świeciło, żeby to światło było widoczne dla ludzi. W Efezjan, w piątym rozdziale, od 8 do 14 wersetu zapisane są takie słowa. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Kochani, światło wydobywa z ciemności. Tak jak wchodzisz do ciemnego pokoju i nic nie widać, zapalasz światło i widzisz poszczególne rzeczy, tak światło wydobywa z ciemności. Nadaje kontrast, robi różnicę i światło ujawnia. Chrześcijanin poprzez swoje zachowanie, poprzez swoją odmienność, powoduje, że ludzie, którzy żyją w ciemności, których uczynki są złe, wstydzą się tego. I dlatego często albo separują się od takiego człowieka, albo unikają takiego człowieka, albo kierują bezpośrednie ataki, za sprawą oczywiście szatana na człowieka, który świeci światłem. Czyż Pan Jezus, już czytaliśmy, Pan Jezus był światłem, tak? Przyszedł i świecił, rozmawiał z Faryzeuszami, wiecie, i to, co on mówił, to, jak się zachowywał, to, jak postępował, powodowało w nich, że widzieli, że są ludźmi zepsutymi do cna. Boże Słowo mówi, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. I tak było z faryzeuszami, którzy nie chcieli swojej zmiany, i doprowadzili do tego, że niewinnego człowieka, Pana Jezusa, skazali na śmierć, fałszywie Go oskarżając. Twoje światło ma zawstydzać ludzi z powodu ich uczynków ciemności. Twoje światło ma wykrywać grzech u innych, oświetlać ich i pokazywać im, że ich życie nie jest w porządku, jeżeli znajduje się poza Jezusem Chrystusem. Jest jeszcze jedna rzecz. Światło też wskazuje na powód ciemności. To nie jest tak, że ty idziesz i swoim światłem potępiasz ludzi i oskarżasz. Nie. Światło wskazuje na powód tej ciemności, na powód tych złych uczynków. A powodem tym, tak jak już powiedziałem, jest grzech i oddzielenie od Boga. Powiedziałem też, że naturą, natura człowieka jest przesiąknięta pożądaniem i namiętnościami, które buntują się przeciwko Bogu, które. Zauważcie, akurat jadąc tutaj do zboru z Olą na ten temat rozmawialiśmy. Ludzie mają do wyboru albo Boga, albo zło. Życie, albo śmierć, dobro i grzech. I dlaczego, dlaczego oni wybierają zło? Ponieważ. Poddają się temu, co jest w ich życiu, temu, co nie jest oświecone przez światłość. Nie chcą zwrócić się do światłości. Jeśli natura człowieka tkwi w grzechu i upadku, to nie przestanie kochać zła. Tak jak już powiedziałem, Boże Słowo mówi, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Ale światło daje nadzieję, i Ty i ja, jako chrześcijanie, jesteśmy przeznaczeni do tego, jesteśmy wezwani przez Pana Jezusa do tego żeby świecić ludziom, pokazywać im na grzech, pokazywać im na to, że żyją w ciemności, a ich uczynki są złe i pokazywać na to, że powodem tego jest grzech oddzielenie od Boga, a jedynym ratunkiem jest Chrystus. Jest nowe narodzenie, jest przyjście do światła, jest oczyszczenie z grzechów, jest pokuta. Bo w tym tekście, który czytałem nie doczytałem tego do końca, ale mam tutaj to, to napisane o Panu Jezusie. W Ewangelii Mateusza było napisane między innymi za Izajaszem lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i w cieniu śmierci rozbłysła jasność. I jest napisane dalej w 17 wersecie, odtąd począł Jezus kazać i mówić, i co mówił? Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Także jedyną, jedynym ratunkiem dla człowieka zgubionego jest. Jest to, że człowiek musi sobie zdać sprawę, że jego natura jest zepsuta, a Jezus Chrystus może mu dać nową naturę. Konieczne jest spotkanie z Jezusem, konieczne jest spotkanie ze światłem. Wtedy po tym spotkaniu człowiek jest w stanie pokochać światło, a znienawidzić ciemność. Kochani, kończąc, podsumowując, kilka rzeczy na, na sam koniec. Pierwsze pytanie: Czy stałeś się uczniem i naśladowcą Pana Jezusa? Jak widzisz, słowo, które było kierowane przez Pana Jezusa, tam na górze, w kazaniu na górze, było kierowane do uczniów Pana Jezusa, do tych, którzy zdecydowali się za Nim iść, którzy przemienili swoje życie. Czy stałeś się uczniem i naśladowcą Pana Jezusa? Czy przebywasz w Jego obecności? My ludzie, my chrześcijanie, musimy sobie też zdać sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie sami z własnych sił, Cokolwiek uczynić, świecić Jego światłem, być tą solą, nie jesteś w stanie bez Jezusa Chrystusa, bez Jego obecności w Twoim życiu, nie jesteś w stanie, bo On jest światłem, to światło dał Tobie. Nie jesteś, nie jesteś w stanie, żeby zachować dobry smak i świecić tym światłem, jeśli nie trwasz w Nim. Jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki Jego mocy działającej w naszym życiu. A więc pierwsze pytanie, czy stałeś się uczniem i naśladowcą pana Jezusa i czy przebywasz w jego obecności? Kochani, wracając jeszcze do tej historii Piotra i Jana, wiecie po jakich słowach faryzeusze i uczeni w piśmie poznali, że ci ludzie byli z Jezusem? Dzieje apostolskie nam o tym mówią. Czwarty rozdział od dziewiątego do dwunastego. Piotr mówił tak. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, czyli temu dobremu uczynkowi, które uczynili w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i dzięki Jego mocy, jeśli my z tego powodu jesteśmy przesłuchiwani, dzięki czemu został On uzdrowiony, to niech Wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa nazareńskiego, którego Wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Wspaniałe wyznanie, wspaniałe zastosowanie w praktyce tego, o czym Jezus mówił: Idź i bądź solą, idź i bądź światłem. Apostołowie Piotr i Jan nie wstydzili się tego. Szli. Napotkali człowieka, światło, które mieli w sobie nakazało im i ta sól, którą mieli, nakazało im otoczyć go opieką, zatroszczyć się od niego i dać mu nadzieję. I to uczynili. Wdrażali w życie to, czego nauczyli się od pana Jezusa. I jednocześnie podkreślali, że czynią to tylko i wyłącznie w oparciu o niego i przez siły, które on daje. Pan Jezus nakazał każdemu swojemu uczniowi, aby ludzie widzieli. W jego życiu, w jego codziennym życiu dobre uczynki, te owoce, owoce procesu, który dzieje się w życiu chrześcijanina, kiedy spotyka się z Jezusem i kiedy idzie za nim każdego dnia, uczenia się od mistrza, naśladowania go w każdej najmniejszej nawet rzeczy. Dlatego dzisiaj chciałbym przede wszystkim sobie, Wam, kochani, przypomnieć o tym, że Pan Jezus. Zostawił nam do wykonania pewną rolę. Mamy wykonać pewną wykonywać w naszym życiu pewną funkcję. Czy bycie solą i, i światłem Pana Jezusa nie jest gdzieś na drugim planie w moim życiu? Gdzieś za rolą dobrego pracownika, biznesmena, męża, ojca troszczącego się o swoją rodzinę? Na czym się skupiam i czy w tym skupieniu nie ulatuje to, co najważniejsze? Życie tak szybko pędzi, mija miesiąc za miesiącem. Jeszcze niedawno Ola była na początku ciąży, a już za niedługo dziecko będzie się rodziło. Córki moje już są takie wyrośnięte. Czas leci bardzo szybko. Czy w tym natłoku codzienności, kiedy Pan Jezus mówi i wzywa, bądź światłem, bądź solą, czy jesteś tą solą, czy jesteś tym światłem? Czy jesteś wyrzutem sumienia u ludzi, którzy żyją w ciemności? I jeszcze na koniec jedna rzecz, ostatnia. Pan Jezus mówi w określonej kolejności: najpierw bądź solą, a później mówi o świetle. Nie odwracajmy tej kolejności w naszym życiu. Często mówimy w oświecony sposób, ale nie zawsze żyjemy jak sól. Wiecie, wtedy skutek jest. No, nie ma żadnego skutku. Ludzie widzą, że człowiek mówi o jednym, a tak naprawdę jego życie wygląda zupełnie inaczej. Dlatego bądźmy najpierw solą, która przejawia się w naszym zachowaniu. To nasze życie powinno o nas świadczyć. Życie powinno za nas mówić, nasze zachowanie, nasze postępowanie. Pamiętajmy, że najpierw jesteśmy kimś, najpierw. Jesteśmy solą, a później zaczynamy cokolwiek robić, cokolwiek działać, cokolwiek mówić. Z tym słowem chciałbym zostawić Was, siebie, zachęcić. Myślę, że w obliczu tego, co Jakub przeczytał na początku, te, to słowo też, kiedy, kiedy się przygotowywałem, też natrafiłem na to słowo. W obliczu tego, co mówił na początku Wojtek. Myślę, że to jest słowo, które Pan Jezus dzisiaj chce nam przekazać i przypomnieć. Ja to traktuję też osobiście jako, jako przypomnienie, jako wezwanie do tego, żebym każdego dnia był tą solą i był tym światłem. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Amen.